Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie obiecany film o borówce. A mianowicie odpowiemy sobie na pytanie, postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, czy ciąć borówkę w pierwszym roku po posadzeniu. Ja je sadziłem w zeszłym roku jesienią, także one się już zdążyły trochę ukorzenić. Trochę zaczęły też delikatnie podrosły, ale to przyrost nie był jakiś tam spektakularny. I teraz tak, mamy pierwszy rok, właściwie pierwszą zimę, jak one przetrwały. Teraz idą już coraz wyższe temperatury. No i jest dużo pytań, czy takie borówki należy przycinać. I moim zdaniem każdą borówkę po posadzeniu należy przyciąć. Tu mam kilka takich krzaków już większych. Tam mam takie malutkie. I spójrzcie, tu jest gruby pęd. To będzie pęd kwiatowy. I teraz takich pędów nie obcinamy. Ja im pozwolę zakwitnąć. I wtedy jak zobaczę kwiat, ten kwiat będzie usunięty. Zrobię to dlatego, żeby po prostu borówka nie rosła kwiaty, nie traciła w pierwszym roku, w pierwszych dwóch latach energii na wzrost pędów kwiatowych, na owocowanie, tylko żeby zaczęła rosnąć, rozrastać się, powiększać swój system korzeniowy, jak również żeby wyrastały nowe odnóżki. I teraz taką borówkę zaczynamy przycinanie od tego, co jest suche. To, co uschło, to, co, z czego nic nie będziemy mieli. Następnie usuwamy wszystkie takie młode gałązki. Tak. Z tego nic nie będzie. Jest to bardzo mocno rozkrzywione. Owoców z tego nie będzie, a będzie zabierać energię naszym krzaczkom. Kolejną gałązką to będzie ta. Spójrzcie też, ona jest mocno rozkrzywiona. Owoców z tego nie będzie, a będzie zabierała energię. Tutaj. Tu się krzyżuje. To od razu też. Ogólnie w pierwszym roku przycinamy borówkę tylko po to, żeby pozbyć się wszystkich młodych pędów, takich, które borówka puściła. Spójrzcie, tutaj też jest taki młody pęd. Tu. Tak więc to wszystko się pozbywamy. Tniemy jak najbliżej gleby. A tu się jeszcze zawinęło. Tu mamy taką suchą gałązkę. Tutaj też, więc usuwamy od razu też wszystko to, co jest suche. Tak. No i to jest jednoroczna, może dwuletnia, bo już zaczyna lekko brązowieć. I w przyszłym roku na tym powinno być już pierwsze owoce. Jeśli jakaś borówka mi w tym roku zakwitnie, ja po prostu te kwiaty usunę, żeby ona mi się lepiej rozkrzewiała. O, tu mamy kolejny przykład. O. Tutaj też mamy bardzo zagęszczone. O, także to wytniemy. O. Chirurgiczna prasa. I tutaj, tu już jest nawet łodyżka. Łodyżka. Gałązka prawie zdrewniała. Teraz spójrzcie, tu są takie dość spore pędy. To będą pędy kwiatowe. A tu jest pęd. O, tak to wezmę. O. Tu jest pęd kwiatowy. A tu jest pęd liściowy. Ten oto malutki. I po prostu, jak mi te borówki zakwitną, to wszystko będzie usunięte. Tutaj nie ma dużo, tylko to trzeba usunąć, bo się
skrzyżuje. Ta, tu jest tutaj złamana. Tu jest sucha. O, i tą tu można przeciąć. O, i gotowe. I teraz mamy takie oto jednoroczne, to jest na pewno jednoroczna borówka, ponieważ te krzaczki są bardzo małe i żeby ona nam zaczęła w miarę prawidłowo rosnąć, musimy bardzo radykalnie ją przyciąć. Jeśli tego nie zrobimy, po prostu ta borówka zacznie nam podumierać, nie będzie się rozwijać tak jak ma. Tak. O, tu i gotowe. Tu mamy kolejną taką malutką. Tu już jest praktycznie cała zdrewniała. Tu mam młode pędy, tak więc tą zostawimy. Teraz ta, tu jest ładny młody pęd. Tu już jest taki stary, dość gęsty. Ale nie wytniemy wszystkiego. Zostawimy, żeby też ta borówka miała czego się odżywiać. Ale takie pojedyncze pousuwamy. Takie niskie przycięcie spowoduje, że te borówki po prostu zaczną z korzenia wypuszczać nowe odnóżki. Tak. Tu w ogóle za chwilę będę obsypywał te borówki korą. A jak widzicie, na zimę tego nie robiłem. No ale teraz już można to zrobić i spójrzcie, i takie przycięcie w zupełności wystarczy. Tutaj o. To. No i to. Tak. Wszystko co młode, słabe. Spójrzcie, z tego by nic nie było. On by jeszcze może troszkę podrósł. I nic by więcej z tego nie dało. Tu mamy takie półzdrewniałe, także to będzie nam ładnie wybijać i rosnąć. Przy obcinaniu borówek musicie jeszcze zwrócić uwagę na to, jaką macie odmianę. Ja tutaj mam Duke'a i Blue Crop'a. To też jest dość ważne, ponieważ każdą borówkę się trochę inaczej obcina. Zobaczcie, tu jest taka końcówka gałązki, nie za bardzo, więc ją sobie przytniemy tutaj przed pędem. Może wypuścić z tego pędu na bok gałązkę. Tu jest sucha. Dobra. I tniemy tą i tą. Może się to wydawać dziwne, że tego akurat dwie młode gałązki usunąłem. Ale dzięki temu sprowokujemy po prostu borówkę do lepszego rozrastania się. Ona zacznie teraz intensywnie starać się, żeby nasze gałązki, krzaczki zaczęły się prawidłowo rozrastać. Takie delikatne przycięcie sprowokuje po prostu ją do szybszego wzrostu. Tak więc mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do oglądania innych filmów i do subskrypcji kanału. Na razie, cześć.